Witam serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Burek i wraz z kolegami z Politechniki Poznańskiej założyliśmy w 2008 roku serwis jakdojadę.pl. Czy jest ktoś z Państwa na sali, kto nie zna serwisu? Są 4 osoby, 5. No to, to też powiem kilka słów, co to jest jakdojadę.pl. Będę chciał Państwu jakby przedstawić naszą historię, która może być jakby takim przyczynkiem do tego, że Państwo sami zdecydujecie się do tego, żeby właśnie wybrać karierę startupowca, założyć własną firmę, a nie tutaj pójść do pracy na po prostu na etat, tylko samemu spróbować coś zrobić i starać się osiągnąć sukces. Tu też mam przygotowaną prezentację. Czyli dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest jakdojadę.pl, jest to planer podróży komunikacją miejską w bardzo łatwy sposób. Mówi użytkownikowi, jak przedostać się z punktu A do punktu B, dowolnego punktu w danym mieście, używając komunikacji miejskiej. Gdy wymyśliliśmy ten produkt, czegoś takiego nie było. Były serwisy, które jakby służyły do sprawdzania rozkładu jazdy, ale nie było takiego narzędzia, które umożliwiało w prosty sposób zaplanowanie podróży. I też jakby wychodząc z czymś nowym zupełnie na rynek, musieliśmy przekonać miasta do tego, że takie narzędzie będzie fajne. I no, nie było to proste. Jakby tutaj współpraca z administracją, z którą się zmierzyłem, była trudna, ponieważ na przykład przychodziliśmy do miasta i mówiliśmy, że tutaj będzie fajny serwis, wasi użytkownicy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, będą mieli narzędzie, które ułatwi im poruszanie się po mieście, a może ci, którzy na co dzień korzystają z samochodów, przekonają się do tego, żeby jechać na przykład tramwajem, autobusem czy metrem. No i na przykład tutaj płynęła odpowiedź ze strony przewoźników, że no oni mają stronę internetową, gdzie można sobie sprawdzić rozkłady, więc im takie narzędzie nie jest potrzebne. Więc jakby tutaj pewien proces musieliśmy, pewną pracę wykonać, żeby przekonać tych przewoźników, że takie narzędzie jest potrzebne, konieczne. A teraz właściwie wszystkie miasta, jeżeli nie są w jakdojadę, to starają się mieć też własne systemy, serwisy, które umożliwiają w prosty i przyjazny sposób planowanie podróży. Jakdojadę.pl jest to jedna z najpopularniejszych polskich aplikacji obecnie. Jest to w 100% polski kapitał. Nasza firma wywodzi się z Poznania. Czyli właściwie jest nawet, można powiedzieć, poznański kapitał. Za chwilę powiem o tym, jak tutaj nam się udało pozyskać właśnie też finansowanie na rozwój naszego pomysłu. Obecnie już mamy ponad 5-letnie doświadczenie na polskim rynku. Z danych statystycznych, o których też później powiem, mam ponad 50 milionów odsłon miesięcznie. Jest to o tyle ważne, że jakby nasz biznes, model opieramy o przychody z reklam, więc jakby im więcej wyświetleń, tym większe przychody generujemy. 2 miliony użytkowników unikalnych serwis webowy ma obecnie, miesięcznie. No i mamy wersję na wszystkie popularne systemy mobilne, czyli Android, iPhone i Windows Phone. Jak w 2008 roku zaczynaliśmy, pojawiliśmy się na takim evencie też dla startupowców, powiedzmy na Demokampie w Poznaniu, i tam był Rafał Agnieszczak na przykład w jury z fotki.pl. Jak mu powiedzieliśmy, że no to chcemy zarabiać na reklamach, to powiedział, że w ogóle musicie wymyślić coś innego, zmienić model, bo na tym no nie zarobicie, nie stworzycie na tym firmy. No my jakby przyjęliśmy tą opinię, no nie będziemy się tutaj spierać z kimś, kto gdzieś tam odniósł też sukces w tym świecie startupowym, ale jakby nie przejmowaliśmy się specjalnie tym i jakby parliśmy do celu i no i jak tutaj Państwo za chwilę zobaczycie, udało nam się to zrealizować. Krótko agenda, opowiem o powstaniu i założeniu jak dojadę, o rozwoju produktu i zespołu całego, na temat popularności usługi i modelu biznesowego, bo to jest myślę jakby najciekawsze z punktu widzenia właśnie zakładania firmy, ponieważ okej, fajnie, możemy mieć fajny pomysł, ale jeżeli jakby dać go użytkownikom do używania, nawet będziemy mieli użytkowników, którzy powracają,
to wówczas oznacza, że fajna jest usługa. Natomiast jeżeli nie będziemy zarabiać, no to tak naprawdę kiedyś ten nasz zapał się wypali po roku, po dwóch latach, jak będziemy to robić gdzieś tam po godzinach, no to w końcu zrezygnujemy. I są takie przykłady właśnie, że jeżeli nie udaje się tego pomysłu, fajnego pomysłu, który może być sukcesem, przekuć też na sukces finansowy, no to gdzieś jest potem ta rezygnacja. Początki projektu w ogóle sięgają roku 2006, kiedy to na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu inżynierskiego powstała taka aplikacja na telefony komórkowe, no właśnie, która miała prowadzić użytkownika z punktu, w którym on się znajdował. Ten punkt miał być lokalizowany poprzez GPS, prowadzić go do domu. Jakby zamysł był taki, że okej, wychodzimy z imprezy, chcemy dojechać do domu, klikamy łatwo dom i nas prowadzi, nas aplikacja jakby prowadzi, korzystając z komunikacji miejskiej. Jakby produkt powstał, algorytmy zostały napisane, ale jakby aplikacje wtedy na telefony to było pisane w Javie, nie były popularne. W ogóle smartfony były też jakby, ich rozwój smartfonów był na niskim poziomie i telefonów z GPS-em było niewiele, więc tutaj została podjęta taka decyzja, by stworzyć właśnie serwis webowy, który umożliwiałby użytkownikowi właśnie planowanie takiej podróży, skoro jako tako usługa nie istniała jakby w ogóle w tym świecie transportu publicznego. No i we wrześniu 2008 roku założyliśmy firmę, udało nam się pozyskać inwestorów, którzy są związani z transportem publicznym i w ogóle ze środowiskiem Politechniki Poznańskiej. Tutaj między innymi profesor Andrzej Jaszkiewicz i Jacek Żak. No i tutaj profesor Andrzej Jaszkiewicz jest osobą, która takim inicjatorem, do którego przyszli moi koledzy, właśnie absolwenci Politechniki Poznańskiej. Z tym pomysłem i on jakby tutaj, że tak powiem, zorganizował też poprzez jakieś swoje kontakty, poprzez swoje firmy, ponieważ pan Andrzej Jaszkiewicz jest pomysłodawcą NaviExperta, też takiego startupu z Poznania, nawigacja samochodowa. Koledzy zaprosili mnie do współpracy, żebym poprowadził właśnie ten projekt od strony biznesowej. W tamtym okresie byłem na trzecim roku studiów dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc jakby mój przykład pokazuje, że można już nawet na studiach zacząć prowadzić firmę i starać się tak naprawdę wejść na ten rynek pracy i zarabiać, tworząc coś co jakby jest naszą pasją. Tak, to o inwestorach dwa słowa. Założeniem naszym było to, aby Jak Dojadę stało się ogólnopolskim standardem. Zaczynaliśmy od miasta Poznań i w ramach rozwoju dodawaliśmy kolejne miasta, jakby przekonując te miasta, że nasza usługa pozwoli patrzeć na transport publiczny pod innym kątem troszeczkę, która umożliwi przyjemniejsze korzystanie z tramwajów, autobusów, bo wcześniej, gdy nie było Jak Dojadę, użytkownik musiał sprawdzać sobie rozkład jazdy na tabliczkę, tak, musiał wiedzieć, gdzie, na jakim przystanku się przesiąść, a Jak Dojadę daje mu to, że tak powiem, w przystępnej formie na tacy. Obecnie mamy 18 miast, są to największe miasta w Polsce generalnie. Dodawaliśmy te miasta po kolei, zaczynając od największych. Oczywiście tutaj mieliśmy najpierw Poznań, później troszeczkę Warszawa, ale przez to, że jesteśmy z Poznania, no to zaczęliśmy od Poznania. Jest to spowodowane tym, że zarabiamy właśnie na reklamach, więc im więcej jest mieszkańców, im bardziej skomplikowana sieć komunikacji miejskiej, tym teoretycznie jest potencjalnie więcej użytkowników. Dlatego jakby też nie ma sensu dodawania mniejszych miast, gdzie też jest jakaś komunikacja miejska, ponieważ tych wyświetleń będzie też mniej, użytkowników mniej, więc jakby też nasz wtedy model biznesowy gdzieś tam się nie spina, a dodanie małego miasta jest związane z tak samo, jakby taką samą pracą informatyczną jak duże miasto. Mamy wersję webową, od której zaczynaliśmy. Później w 2009 roku powstała strona mobilna mjakdojadę.pl. I jakby mieliśmy założenie, że nie będziemy tworzyć aplikacji mobilnych.
tak, że jednak strony mobilne, tutaj też ten język programowania się zmieniał, HTML5 powstała, ale jakby też dzięki temu, że mamy mały zespół i mogliśmy działać elastycznie i widzieliśmy to, co się dzieje na polskim rynku, że smartfony się rozwijają, aplikacje mobilne są jakby coraz bardziej popularne. Mówimy, no okej, to zróbmy w takim razie te aplikacje dedykowane dla wszystkich systemów. Robiliśmy je gdzieś tam po kosztach. Programiści, którzy dla nas tworzyli, pracowali u nas po godzinach, normalnie pracując gdzieś u siebie i u nas po godzinach je tworzyli. Skądinąd programiści nasi mobilni, którzy tworzą aplikacje na iOS-a, Windows Phone'a i Androida, są z Warszawy. Jakby tutaj tak się nam udało, że tak powiem, nawiązać współpracę z chłopakami, którzy pochodzą z Warszawy i tutaj studiowali. Obecnie nasz cały zespół liczy 11 osób. No, zaczynaliśmy od 3-osobowego zespołu i jak zaczynaliśmy i ktoś by mi powiedział, że będziemy mieli tutaj 11 osób w zespole, którym co miesiąc trzeba płacić pensję na przykład, no to nigdy bym nie przypuszczał, że tak nam się to rozwinie. 11-osobowy zespół, to nie jest to tak, że potrzebujemy programistę, który utrzymuje rozkłady jazdy w każdym mieście, tylko jest to tak napisane, aby w większości działało to z automatu, że dostajemy paczkę z rozkładami jazdy od przewoźnika i automat sobie wgrywa je na nasz serwer i jakby aktualizuje automatycznie. Oczywiście zdarzają się jakieś tam problemy i błędy, dlatego są też potrzebne osoby, ale są to tylko dwie osoby odpowiedzialne za utrzymywanie rozkładów w tym całym naszym zespole. Natomiast generalnie jakby idea była taka, by działało to w sposób jak najbardziej automatyczny. Co więcej, gdy pracowaliśmy we trójkę i ci moi koledzy pisali program, on się rozrastał i dochodziliśmy do takiego momentu, że no, jakby oni przestawali jakby panować nad tym systemem, trzeba by dokupować nowe serwery, więc nie wiem, jak to się dzieje, bo nie jestem informatykiem, ale kompresowali wszystko w taki i kompilowali w taki sposób, by też było skalowalne. I obecnie serwis nasz działa na kilku serwerach raptem i to nie są duże koszty, pomimo tego, że jest no, gigantyczny ruch i tych zapytań dziennie do serwera wysyłamy po kilkaset tysięcy. To jest to po prostu tak napisane w taki sposób, że no właśnie jest możliwe takie działanie. Teraz na temat liczby odwiedzin. Tutaj na wykresie możecie Państwo zobaczyć, jak to się rozwijało historycznie. W 2009 właściwie tego ruchu nie było i dopiero tak od sierpnia 2009 roku no widać jakiś taki zauważalny skok. Tutaj co ciekawe, jak mieliśmy na przykład w marcu 2009 roku, czyli właściwie jak tutaj na tym wykresie, to praktycznie nie widać żadnego ruchu, był artykuł w Gazecie Wyborczej Wrocławskiej, że właśnie teraz MPK Wrocław będzie obsługiwane przez Jak Dojadę. To też mieliśmy tam chyba wtedy 10 tysięcy odwiedzin, 10 tysięcy osób weszło na nasz serwis tego dnia. No i właśnie wtedy serwer, który mieliśmy, jakby program był tak napisany, że ten serwer, powiedzmy, nie wiem, tam palił się na czerwono, żeby obsłużyć ten cały ruch i wtedy myśleliśmy już, o, że super, jakiś tam będzie już, no już teraz właściwie jesteśmy w domu, a się tak naprawdę okazało, że to była no, bardzo mała liczba, porównując do dzisiejszych liczb. A jakby liczba też tych serwerów nie wzrosła znacznie, tylko po prostu program został tak przepisany. Te żółte słupki pokazują liczbę odwiedzin mobilnych. Tutaj od pewnego czasu jakby wcześniej mieliśmy serwis lekki, stronę mobilną mjakdojadę.pl, natomiast jakby nie monitorowaliśmy tego ruchu, ile tam ludzi wchodzi, bo tam też nie zarabialiśmy w żaden sposób, tylko reklamy były emitowane na głównej stronie webowej. No i tutaj od początku 2012 gdzieś tam zaczęliśmy sobie monitorować ten ruch mobilny, gdy już mieliśmy też aplikację na Androida. No i widać wyraźnie, jak liczba odwiedzin mobilnych zaczyna gonić liczbę odwiedzin webowych i przypuszczam, jakby trend jest taki, że pewnie w przyszłym roku, czy w tym roku może już nawet liczba odwiedzin mobilnych będzie przewyższała liczbę odwiedzin webowych. To jest trend, no jakby myślę, taki naturalny. Nasza aplikacja służy użytkownikom głównie, znaczy w domu sobie mogą zaplanować podróż, natomiast gdy są w mieście, wówczas sobie mogą, gdy nie wiem, jakieś zmienią się warunki, autobus nie przyjedzie, tramwaj, na jakiś tramwaj się spóźnimy, wtedy można sobie zaplanować tą podróż używając telefonu
telefonu komórkowego, który właściwie mamy zawsze przy sobie. Teraz na temat, dalej na temat statystyk. Mamy ponad 1 000 000 pobrań aplikacji na Androida, około 100 tysięcy pobrań na iOS-a i ponad 150 tysięcy pobrań na Windows Phone'a. I te liczby cały czas też rosną. Przekroczyliśmy 1 milion pobrań, jesteśmy jedną z niewielu aplikacji, która jakby przekroczyła tą liczbę, a nie stoi za nami duży kapitał, na przykład nie wiem, no, TVN Player oczywiście przekroczył, czy aplikacja wirtualnej Polski, natomiast tam są też duże pieniądze kładzione na promocję i no, stoją za tym duże grupy kapitałowe, natomiast no, u nas jesteśmy serwisem, który faktycznie jest użyteczny i ta liczba pobrań to nie jest tak, że użytkownicy sobie pobrali naszą aplikację i nigdy więcej z niej nie korzystali, czy odpalili ją raz, czy dwa razy, tylko jak już sobie pobiorą, to faktycznie z niej korzystają. Tutaj na ten 1 000 000 pobrań na Androidzie jest ponad 600 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, czyli jest ponad 600 tysięcy odpala tą aplikację, co jest, no myślę, bardzo, bardzo dużym wynikiem, porównując inne aplikacje, które są pobierane z marketu. Teraz kilka słów na temat modelu biznesowego. Gdy zaczynaliśmy, to założenie było takie, że będziemy zarabiać na reklamach. No okej, okay, no tutaj dostaliśmy jakieś tam sygnały, że może trzeba ten model przemyśleć, zmienić. Wówczas na tym demokampie od Rafała Agnieszczaka. Natomiast no gdzieś tam sami wiedzieliśmy, że będziemy musieli szukać jakichś, no, gdy nadarza się jakaś tam okazja i pomysł na zarobienie dodatkowych pieniędzy, to gdzieś tam trzeba to realizować. I tak po kolei zaczęliśmy zarabiać na reklamach najpierw, później daliśmy możliwość korzystania z API do naszych wyników wyszukiwania i udało nam się pozyskać kilku partnerów, którzy kupują od nas dane. No i trzecią formą zarabiania są mikropłatności, które, no, jakby tutaj chodzi o to, o subskrypcje wersji płatnych na Androida i na iOS-a. I tak tutaj takie hasło właśnie, że firma musi zarabiać, no bo tak jak mieliśmy, a to zresztą chyba będzie właśnie w tej tabelce, w 2009 roku tutaj jest napisane, że 100% zarobiliśmy z reklamy webowej, natomiast te 100% to było tam zaledwie kilka tysięcy złotych, które tak naprawdę nie umożliwiało nam utrzymywania się. Czyli tutaj byliśmy w tym okresie takiego finansowania i korzystaliśmy ze środków, które pozyskaliśmy przy założeniu firmy. Od razu po założeniu jakby wtedy pojawiła się opcja uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w działaniu 8.1. Napisałem wniosek o dotację w pierwszym naborze, w ogóle, który się odbył tutaj w Polsce. Niestety z przyczyn formalnych wniosek został odrzucony i w drugim etapie poprosiłem, znaczy jakby zatrudniłem firmę, która miała napisać dla nas wniosek i właściwie on wziął ten wniosek, który ja napisałem, troszeczkę przerobił, dodał kilka sformułowań i wniosek przeszedł, co było no, dosyć dla mnie ciekawą historią, oczywiście wiązało się to z jakąś tam zapłatą, natomiast trzeba po prostu wiedzieć, jakie tam sformułowania, jakie zdania używać w tych wnioskach o dotację, wtedy trzeba było, nie wiem, czy to się jakoś tam nie zmienia. Natomiast dotacje dostaliśmy, też nie były to jakieś wielkie pieniądze i myślę, że dobrze, że napisałem ten wniosek tak, że wszystkie koszty, jakie ponosiliśmy, i tak byśmy ponieśli bez tej dotacji. Nie wymyślaliśmy tam jakichś, że tak powiem, wydatków na przykład na promocje olbrzymich i tak dalej, bo nasza historia pokazała, że najpierw musieliśmy te pieniądze wydać, a później starać się o zwrot. I my naszą dotację skończyliśmy w roku 2010 w lipcu, a pieniądze dostaliśmy w grudniu tego roku. A projekt trwał półtora roku, czyli musieliśmy prawie dwa lata czekać, od początku projektu czekaliśmy prawie dwa lata na zwrot tych pieniędzy i gdybyśmy napisali, że nie wiem, chcemy 1 000 000 złotych wydać, to musielibyśmy ten 1 000 000 złotych najpierw skądś wziąć, by potem dostać ten zwrot. I możliwe, że jakbyśmy tak zrobili, to teraz już by nas nie było. Po prostu musielibyśmy pewnie zwinąć się i no, byśmy zbankrutowali, bo nie mielibyśmy po prostu pieniędzy na zrealizowanie tego projektu.
I w kolejnych latach, tutaj na tej tabelce widzicie Państwo, w 2009 pojawiły się pierwsze przychody jakieś z API. Jakiś pierwszy klient korzystał z naszych wyników wyszukiwania, kupił je od nas. W 2011 jakby tutaj też była ta intensyfikacja działań i stanowiło to prawie 50% naszych przychodów. Oczywiście przychody też rosły, więc to też jest, trzeba też to wziąć pod uwagę. No i tutaj w 2013 jakby ostatni rok pokazuje, że jakby staramy się, i 2012 zresztą też, pokazuje, że chcemy jakby uniezależnić się od jednego źródła przychodów i mieć tych źródeł jak najwięcej. A porównując rok 2012 i 2013, tutaj warto zauważyć, że jakby przychody z mobila, czyli z reklamy mobilnej i z aplikacji, wzrosły nam z 21 do 31% przy właśnie też wzroście przychodów. Oczywiście tu zsumowałem te dwie wartości. Jakby to też nam pokazuje, że usługa taka jak nasza, jakby wydaje nam się, że w ogóle przeniesiemy się do mobila i mobile będzie naszym głównym źródłem przychodów i tam inwestujemy i generalnie zarabiamy na webie, ale jakby główne, że tak powiem, nasze środki kierujemy do mobila i też w tym kierunku się rozwijamy. W Jak Dojadę dodajemy, teraz pracujemy nad funkcjami lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym i wówczas uważam, gdy dodamy taką funkcję, no to też użytkownik, który po prostu poruszać się będzie będzie się podróżował korzystając z komunikacji miejskiej, będzie musiał używać z naszej aplikacji, może niekoniecznie musiał, ale będzie chciał, ponieważ będzie widział w aplikacji, gdzie znajduje się autobus, tramwaj, na który on czeka. Gdy będzie podróżował i na przykład będzie opóźniony, to będziemy też go komunikować, że ok, pomimo tego, że jesteś opóźniony, to nic się nie martw, bo na autobus, na który powiedzmy jesteś spóźniony, on też jedzie spóźniony, więc na niego zdążysz. Dane takie mamy już w tym momencie od Białegostoku i Wrocławia i tam testowo już obserwujemy sobie na mapie przesuwające się pojazdy i też będziemy je właśnie uwzględniać w planowaniu podróży. I wszystkie miasta rozwijają jakby w ramach tych projektów inteligentnych systemów transportowych, rozwijają właśnie usługi z zakresu monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym. I jakby dostęp do tych danych umożliwi jakby jeszcze ulepszenie tych funkcji planowania podróży i informacji o położeniu pojazdów. Więc jakby też, i to też będzie główny atut, główna usługa, którą my właśnie dodamy w mobilu, bo informacje o tym, że jest jakiś autobus opóźniony czy tramwaj, korzystając z wersji webowej, myślę, że niekoniecznie jest wartościowa. Natomiast w mobilu, gdy jesteśmy już na mieście i czekamy na ten tramwaj, to myślę, że wręcz przeciwnie. Z mojej strony to tyle. Jak macie Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Ja mam takie pytanie. Znaczy, ja mam kilka pytań. Hmm? Co to znaczy, że zajmowałeś się biznesowo z tego? Znaczy, oni zajmowali się tylko programowaniem, a ty z marketingiem i tak, wszystkim się zajmowałeś? Tak. Mieliśmy trzyosobowy zespół, chłopacy we dwójkę programowali i jakby ja wtedy byłem na trzecim roku studiów, więc nie miałem pojęcia o prowadzeniu firmy, zresztą jeszcze nigdzie wcześniej nie pracowałem, więc to była moja właściwie pierwsza praca. Proszę? Może i ostatnia, no nie wiadomo jak tutaj się historia potoczy. W każdym razie jakby idea była taka, że ja miałem zajmować się wszystkim dookoła, żeby chłopacy mogli spokojnie programować, bo na tym się znają, w tym są świetni i no żeby mieli, że tak powiem, święty spokój i mogli programować. Natomiast no ja miałem się właśnie zająć wszystkim dookoła, czyli jakby w pierwszej fazie to było przede wszystkim zainteresowanie miast i pozyskanie tych miast i w ogóle jakby stworzenie sobie tego popytu, że ta usługa jest fajna. Przekonać do tego miasta, no i później właśnie wszystkie działania promocyjne, marketingowe i zarabianie kasy generalnie, nie? Później. Tak, ten marketing... Tak, to jakby się...
Dokładnie. Na samym początku, no to właśnie tak jak było na tym wykresie, że nikt nie korzystał, nie? Z jak dojadę i to też było tak, wchodziliśmy sobie na statystyki, okej, weszło tam kilkanaście osób i to pewnie głównie nasi znajomi, którzy tam sobie testowali tą wyszukiwarkę. I właśnie tutaj jakby marketing szeptany był kluczem, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy na promowanie się, nie? Czy to na wydawanie środków właśnie w internecie, czy w jakichś innych mediach. Wchodząc do nowych miast, staraliśmy się robić, że tak powiem, taki PR, żeby jakieś artykuły pojawiły się w gazetach, w radio, też w internecie, w serwisach jakichś tam informacyjnych. I to też na tym głównie też się skupiłem, bo jakby to była taka darmowa forma reklamy. My robimy coś fajnego, jest nowa usługa, zainteresowaliśmy tym dziennikarzy i oni też o tym chętnie pisali. W sumie tak było w każdym mieście, do którego wchodziliśmy. Gdzieś tam jakieś artykuły w prasie, w serwisach internetowych i tam na przykład też były jakieś wywiady w radio. Nie? No nie było jeszcze wtedy Facebooka tak popularnego w Polsce, więc to tak trochę, no mieliśmy na naszej klasie profil, ale jakby to nie działało tak do końca. No jeszcze jestem, powiedzmy, no w 2008 roku jeszcze właśnie fenomenalne, jeszcze nie było Facebooka w Polsce tak popularnego. No to jakby w tym czasie to się zmieniało. Oczywiście potem, no wiadomo, założyliśmy Facebooka, ale już potem byliśmy znani, więc jakby szybko też tam liczbę ludzi, które lubiło jak dojadę, bardzo szybko wzrosła i teraz chyba jest tam 50 tysięcy lajków mamy, nie? Na nasz profil. Że wyświetlacz jest dużo, dużo mniejszy i na razie jak ten rynek reklamy mobilnej, że tak powiem, jeszcze dojrzewa, jeszcze nie ma tylu reklamodawców, którzy chcieliby się reklamować czy to w aplikacjach, czy to w stronach mobilnych i te stawki są dużo niższe. Natomiast też obserwujemy, że na mobilu tych wyświetleń mamy dużo więcej, ponieważ jak użytkownik odpali sobie aplikację i korzysta z wersji darmowej, gdzie są reklamy, no to on korzystając tam, nie wiem, widzi na przykład z pięć ekranów przewija, więc widzi z pięć reklam. I też tych wyświetleń jest więcej. Klikalność jest troszeczkę wyższa. Nie wiem, czy to jest w przypadku, że faktycznie on coś chce zrobić na tym małym ekranie i kliknie przez przypadek w reklamę. Natomiast jakby... Teoretycznie takich problemów, jakichś innych problemów nie widzimy. Tyle tylko, że póki co jeszcze nie ma tylu reklamodawców, żeby fajnie zarabiać na mobilu, nie? Aż tak fajnie jak na webie. Czy myślicie o rynkach zagranicznych? Tak, myślimy. Nawet mamy testowe wdrożenie w Niemczech, w jednym mieście. Udało nam się tutaj przekonać jednego przewoźnika, żeby taką aplikację dla nich też zrobić. No więc jakby jak najbardziej, myślimy o rynkach zagranicznych, z tego względu, że no skoro tutaj nam w Polsce się udało, no to można spróbować za granicą. W Polsce oczywiście też mamy konkurencję, za granicą ta konkurencja jest jeszcze, że tak powiem, bogatsza, jeszcze jest jej więcej. Natomiast no staramy się, żeby ten nasze aplikacje i nasz serwis był jak najbardziej intuicyjny, user-friendly, no i mamy nadzieję, że jakby tym przyciągniemy też użytkowników. Oczywiście nie mówiąc już o aktualności danych, bo to jest, że tak powiem, podstawa, żeby taki serwis w ogóle miał rację bytu. Co zdecydowało? No, taka dyskusja nasza wewnętrzna, we trójkę sobie wymyśliliśmy, że aplikację na iOS-a chcieliśmy wydać tylko w wersji płatnej, ponieważ no tutaj z analizy rynku wychodziło, że to jest troszeczkę inny użytkownik, no, który oczywiście ma droższy telefon, więc teoretycznie stać go na zakup aplikacji. Tak, czyli po dogłębnej analizie stwierdziliśmy, że może taki model będzie fajny. Aczkolwiek no, nie wiem, czy w 100% on się sprawdził, ponieważ tam daliśmy jednorazową opłatę, a w Androidzie była możliwość w Google, w polskim Google zrobić opłaty za aplikację, za subskrypcję, bo też jest androidowa wersja płatna. Zrobiliśmy subskrypcję roczną i
Już ten rok jeden minął, zaraz minie drugi i widać było, że się zapętlił się ten rok, czyli użytkownicy, którzy mieli jak dojadę sobie, przedłużyli subskrypcję, a cały czas pojawiają się nowi. Więc jakby też, że tak powiem, podwoiliśmy, że tak powiem, przychody z subskrypcji. Na z iPhone'a jest jakby, powiedzmy, jakaś tam, nie wiem, użytkownik raz zapłaci i ma stale, na stałe tą aplikację. Więc jakby też nie wiemy, czy to był w 100% najlepszy krok, natomiast no, jakby decyzja powstała właśnie po tej wnikliwej analizie. Tak, jeszcze pytanie, jakie są plany rozwoju teraz na najbliższą przyszłość? Na przykład, jeśli ktoś by się tutaj poczuł zainteresowany pracą u Was, czy rekrutujecie na jakieś stanowisko obecnie, w jakich planach macie jakieś przyjęcia? To znaczy, no myślę, że będziemy potrzebowali ludzi, którzy programują na poszczególne platformy mobilne. Od tego roku związaliśmy się, że tak powiem, na stałe z programistą od iOS-a, który dla nas, bo wcześniej pracował gdzieś tam w jakimś tam krótszym wymiarze godzin. Natomiast też tej pracy jest coraz więcej. No i w ten mobile mamy kilka projektów, które chcemy wejść, no i uważam, że jakby to jest, myślę, taka ścieżka kariery chyba najfajniejsza teraz dla młodych ludzi, żeby właśnie programować sobie na mobile'a. Tworzyć aplikacje, czy no w sumie na każdy z systemów, bo w Polsce Windows Phone też się super rozwija i nie wiem, czy jesteśmy chyba drugim krajem, jeżeli chodzi o popularność tej platformy na świecie. Tak, zapraszam. No, 2008, będzie teraz 6 we wrześniu już. Znaczy właśnie to jest jakby taki dobry punkt widzenia, że jakby po kilku latach jakby przychodzi może też taki etap trochę zmęczenia. Natomiast mamy jeszcze, to tak sobie jakby wydaje mi się, że mamy jeszcze coś do udowodnienia, bo jeszcze jest kilka rzeczy, które chcemy zrobić właśnie w Jak Dojadę, czyli dodać to planowanie podróży w czasie rzeczywistym, dodać możliwość zakupu biletów w aplikacji i stworzyć takie wersje na rynkach zagranicznych. I myślę, że jeszcze, okej, osiągnęliśmy sobie ten pierwszy cel, jaki mieliśmy przy założeniu firmy, żeby stać się ogólnopolskim standardem. To się udało, ale teraz nam się pojawiły, że tak powiem, nowe cele i no i jakby chcemy jeszcze to zrobić i... No tak, ale chodzi mi o to, czy jakby nie chcecie w ten sposób podać po prostu tej mechanicznej pracy, tego programowania i tak innych rzeczy. No to już się dzieje, nie? Że... Nie, i wy zostać jako tacy po prostu ideowcy, tak? To teraz już tak trochę się dzieje, że właśnie chłopacy coraz mniej programują, a coraz więcej zarządzają jakby projektami, bo mają teraz kilku programistów, właśnie ten 11-osobowy zespół, z czego 8 osób to są informatycy. Więc jakby tam nadal nasz ten dział marketingu, PR-u i tak dalej jeszcze się nie poszerzył. A chłopacy właśnie jakby coraz bardziej zarządzają projektami, więc możliwe, że w takim kierunku może nasze kariery się potoczą, aczkolwiek no, na chwilę obecną jeszcze o tym nie myślimy. Znaczy to jakby z takich rad, no to na pewno nie można się poddawać i załamywać, pomimo tego, że są jakieś, nie wiem, albo nie ma sukcesu spektakularnego, albo że wręcz są porażki. Tak jak, nie wiem, przez pierwszy rok ta nasza liczba użytkowników no właściwie gdzieś tam pełzała sobie przy bliska zeru, no to jakby i tak robiliśmy to, jakby dążąc do tego naszego celu, wiedząc, że jakby czując, że to jest fajne i że z tego będą korzystać użytkownicy, no to jakby parliśmy do przodu. Kolejna moja rada jest taka, żeby słuchać innych ludzi, gdzie się pojawiacie i słuchać ich opinii i też no, może wnioskować, niekoniecznie zmieniać swój punkt widzenia, ale jakby zastanowić się nad punktem widzenia innych osób. Co więcej, no my tutaj akurat oddaliśmy część udziałów już na samym początku, to był nasz pomysł, a nasi udziałowcy dostali większość udziałów w naszej firmie, więc my jako nasza trójka nie mamy, że tak powiem, większości udziałów.
I też nie uważam, że jest to gdzieś tam złe, bo często spotykam się z młodymi ludźmi i oni mówią, okej, ale nie powiem ci mojego pomysłu, zanim nie podpiszesz mi jakiejś tutaj umowy o poufności. Więc ja tutaj mówię, że to nie jest jakby w żadnym standardzie i pomysł jakby, opowiedzenie komuś o pomyśle nic was nie kosztuje i nie bójcie się, że ktoś wam ukradnie wasz pomysł, z tego względu, że to wy jesteście tą wartością i wy macie ten pomysł i wy chcecie to realizować, a nie teraz komuś powiecie ten pomysł i on sobie znajdzie innych ludzi. To trzeba mieć pasję, to jest jakby kilka tam elementów związanych, więc jakby też właśnie nie bać się mówić o swoim pomyśle innym osobom, może właśnie oni wam coś też podpowiedzą, doradzą. No nie wiem, ci nasi udziałowcy, którzy przejęli, że tak powiem, jakby, którzy nas finansowali na początku, no to oni też nam dużo radzili tak merytorycznie, właśnie jak prowadzić biznes, pomagali nam trochę w kontaktach, bo też są właśnie związani z tym światem transportowym, więc jakby ta wartość była właściwie nieoceniona i nie wiem, czy bez nich udałoby się nam osiągnąć to, co się udało. Znaczy, faktycznie było tak, że przez pierwsze 3 lata pracowaliśmy, nie mieliśmy biura własnego jako takiego. No i faktycznie pracowaliśmy w domu i no cały dzień komputer odpalony, no i cały dzień gdzieś nam się pracowało. Tak było na początku. No ja oczywiście jeszcze na studia chodziłem w międzyczasie, ale no też jakby będąc startupowcem cały czas się myśli, znaczy myślę, że nie tylko startupowcem, ale prowadząc właśnie jakby swoją firmę, jakby cały czas myślisz o tej firmie, o tam różnych rzeczach, które musisz zrealizować, więc trochę tak było. Natomiast teraz mamy od 3 lat już biuro w Poznaniu, mamy swoją siedzibę, jakby to też trochę się właśnie fajnie jest to oddzielić. Później jak już przestałem być tym studentem i trochę zaczęło mi zależeć właśnie na jakimś tam oddzieleniu życia prywatnego od pracy w jakiś tam sposób, to jest fajne oderwanie i takie biuro uważam musi być, żeby nie pracować właśnie w domu, w biurku, a obok mamy łóżko, prawda? A teraz wygląda życie, wydaje mi się, że wygląda normalnie. No. Oczywiście gdzieś tam jest cały czas myślenie o jak dojadę, tak jak moi znajomi wiedzą, że tutaj o jak dojadę ja bym mógł opowiadać, natomiast uważam, że na wszystko można znaleźć czas. Oczywiście pracy jest dużo, pracujemy, myślę, może więcej niż 100%, na pewno o tym myślimy cały czas, natomiast czas na życie prywatne można znaleźć. 8 godzin na dzień pracy, tak od 9 do 17? Tak, ja taki preferuję, od 9 do 17, no. Ale nie jest tak, że koniec potem, nie? Bo czasami trzeba usiąść wieczorem do maila czy do jakiejś umowy, na tym siedzieć. Wiem, że chłopacy też pracują, że tak powiem, też w takim, nie jest normowany czas pracy tak stricte, nie? Aczkolwiek myślę, że dobrze jest, jak on jest jakoś tam usystematyzowany. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.